Jak widzicie, moi drodzy, przedzieramy się przez krzaki. Tuż za mną przedziera się Damian. A gdzie my się przedzieramy? Otóż do pewnego, można powiedzieć, opuszczonego fortu, z którym wiąże się naprawdę bardzo ciekawa historia. Bowiem jest to jeden z nielicznych fortów, gdzie byli przetrzymywani jeńcy w okresie II wojny światowej. A cóż to jest za miejsce? Zapraszam Was na eksplorację, wszystkiego dowiecie się za chwilę. Za moimi plecami mamy wejście, główne wejście do fortu. Fortu o nazwie Fort 11 imienia Stefana Batorego. Fort, który znajduje się w Toruniu, pełnił naprawdę ogromną i bardzo ważną funkcję tutaj, jeżeli chodzi o obronność tego miasta. No ale także, jak wspomniałem Wam na początku, wiąże się z tym miejscem bardzo przykra historia. Ale o tym później. Na razie chciałbym Wam pokazać, jak ten fort wygląda, jak się prezentuje, bo prezentuje się naprawdę fajnie. Zobaczcie sami. Oglądajcie dalej, bo opowiem Wam pokrótce, o co tutaj chodziło z tymi jeńcami, skąd oni się w ogóle tutaj wzięli na terenie tego fortu. A przypomnę tylko, że fort ten powstał na początku drugiej połowy XIX wieku, dokładnie gdzieś w roku 1877, coś takiego. Nie wiem dokładnie, jakie przeznaczenie było tutaj w trakcie I wojny światowej, ale funkcjonowały tutaj koszary, które były normalnie używane przez żołnierzy, artylerzystów, ćwiczących na pobliskim tutaj poligonie. Zwiedzanie tego fortu zaczniemy właśnie przechodząc się tą kładką, bo nie wiem, czy widzicie, stoimy teraz na takiej kładce, ale to będzie fajnie widoczne z dołu, jak będziemy na dole, pokażemy Wam tą kładkę. No i zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo wejść, mnóstwo otworów strzelniczych, także dobra, mam nadzieję, że zwiedzanie będzie naprawdę ciekawe. Tutaj możecie zobaczyć, jeszcze ostał się napis z czasów, gdy to miejsce funkcjonowało jako magazyn części zamiennych. No ale dobra, i zobaczcie, tutaj wszędzie są te fajne otwory strzelnicze, gdzie po prostu można było dostać w klatę, bo otwory te znajdują się praktycznie na wysokości klatki piersiowej. Powiem Wam, że miejsce naprawdę robi wrażenie. Szkoda, że ta główna brama jest zamknięta, no ale to nic. Prawdopodobnie będziemy mogli dostać się tutaj schodami na niższe kondygnacje. Powiem Wam, że naprawdę świetnie to wygląda, nie? Kurde, te ujęcia stąd, te okna. Jeszcze jak słońce wpada, naprawdę dzisiaj pogoda nam sprzyja. No miejsce jest naprawdę mega, nie? Myślę, że przejście, jak widzicie, przejścia są wybite przez tutaj okolicznych mieszkańców.
I zobaczcie, tutaj taka jeszcze ciekawostka. Można powiedzieć, na całej tutaj długości tego fortu, na całej długości tego fortu rozciąga się taka siatka zabezpieczająca. Prawdopodobnie przed tym, co mogło spaść z góry, albo żeby po prostu nie wypaść tutaj z okien. A mogło to też służyć jako zabezpieczenie, żeby nikt się nie dostał po prostu do okien, z dołu. Spójrzcie, naprawdę świetne, długie korytarze. Zarówno z jednej strony, jak i z drugiej mamy przejścia. Ciekawe, dokąd one prowadzą, co nie? Może być super. Tutaj mamy jeszcze przejście w tą stronę. I możemy jeszcze iść tam do góry, zobacz. Także naprawdę klimat jest niesamowity. To za daleko nie doszliśmy. Chyba tak, a więc tu była jakaś swego rodzaju sala. Zobaczcie, mamy tutaj również ogromną rurę, prawdopodobnie wentylacyjną. Nie jestem jakimś tutaj znawcą fortyfikacji, ale no może coś na podoby właśnie tego to jest. Spójrzcie tutaj do góry. Jak się spojrzy, widać, jest tutaj jakiś szyb doprowadzający powietrze. Ciekawe, czy była tu jakaś drabinka i wejście do góry? Nie mam pojęcia. Spójrzcie, moi drodzy widzowie. Jaki ogromny, długi korytarz. I z tej perspektywy możecie zobaczyć też ten mostek, o którym wam mówiłem. Tak to fajnie wygląda, naprawdę. Świetny, świetny fort. A tak wyglądają te otwory strzelnicze od środka. Otwory, które widzieliście na zewnątrz. Tak to się prezentuje. No i tutaj już nic nie mamy, a więc będziemy musieli przejść korytarzem po prostu w tamtą stronę. Słuchajcie, kochani, fort ten wybudowany został na planie pięciokąta. Jakie było jego przeznaczenie? Obiekt miał stanowić umocniony punkt oporu na lewobrzeżnej linii obrony miasta Torunia. Na terenie tego fortu prawdopodobnie było rozstawionych 20 ciał, przy których były oczywiście umieszczone schrony dla obsługi. Jakie informacje jeszcze dotyczące tego fortu znalazłem w sieci? O tym wam powiem w dalszej części naszej eksploracji. Nie odchodźcie od telewizorów, bo będzie jeszcze ciekawie. Już teraz możecie zobaczyć, że w tym miejscu mamy schody, klatkę schodową, która prowadzi nas na sam dół. Także za chwilkę tą klatką się wybierzemy. Na eksplorację oczywiście. Także lecimy. Oczywiście przejście niżej. Zobacz, jesteśmy piętro niżej i mamy kolejny korytarz. Ale powiem ci, że zastanawiam się, gdzie mogą się znajdować te pomieszczenia, o których chcę wspomnieć w dalszej części odcinka, a mianowicie o jeńcach angielskich. No dobra, poszukamy tego miejsca. O co chodzi? O co chodzi właśnie z tymi jeńcami?
O tym wam powiem w momencie, kiedy znajdę to miejsce. Zobacz, jaki hak. Ciekawe, jakie było jego przeznaczenie i zobacz. Wydaje mi się, że tu były jakieś bloczki i zobacz, jest bloczek jakiś. Jest jakiś bloczek, jest łańcuch. I coś tu musiało być zastawione, jakaś zapora. Zobacz, to wygląda jakby był tutaj piec jakiś, nie? A być może był to magazyn na amunicję. Także naprawdę bardzo fajna ciekawostka. I kolejne haki. Tutaj zobacz ten bloczek. Także naprawdę jakieś ciekawostki się odstały. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mijaliśmy jakieś pomieszczenie. Także za chwilkę zobaczymy sobie, co tu się działo. Aha, czyli to jest takie przejście, jak tam było, nie? Jakieś drewno. Studnia. Czyli tu do góry musimy się dostać. Ale spójrzcie. Tajemne przejście. Spójrzcie, jak to świetnie wygląda. Zobaczcie, jaki długi korytarz i jeszcze tam za tą murowaną częścią. Także tutaj mamy coś wykopanego, jakby ktoś szukał jakichś skarbów. Dobra, tu nic nie mamy. Wow, zobacz. Co to mogło być? Wygląda na piec. Jakiś piec, nie? No, piec to ogrzewane pomieszczenie całego. Mi też to właśnie wygląda na piec. I raczej było to piecem. Ale świetnie to wygląda, nie? Naprawdę. Spróbujemy poszukać tego miejsca, gdzie byli przetrzymywani angielscy więźniowie, a dokładnie jeńcy z okresu II wojny światowej. Tu nie ma, ale nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, już wiem, o co chodzi z tymi bloczkami. Bo z tej strony też jest taki element i zobaczcie, tutaj są linki normalnie poprowadzone. I tu wewnątrz jest taka gruba płyta, blasza metalowa. I ona prawdopodobnie była podciągana, aby po prostu otworzyć okno i umożliwić strzelanie, a następnie można było po prostu opuścić, aby przeciwnik nie mógł nas ostrzelać. Z pewnością jest to ciężkie, no ale dobra. Lecimy dalej, bo obiekt jest naprawdę duży, jest tutaj pełno korytarzy. A ja nadal nie znalazłem miejsca, na którym mi najbardziej zależy. O, zobaczcie, przed nami są jakieś drzwi. Prowadzą nas do kolejnej części. Ale tutaj mamy również taką fajną, jedną dużą salę. Prawdopodobnie w większości są tu powtarzające się pomieszczenia, także nie będziemy zaglądać wszędzie. Ale dobra. Otwieraj, zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Wow, zobaczcie, kolejny tunel. Korytarz, sorry. Tunel to jest raczej pod ziemią, chociaż w jakimś sensie jesteśmy pod ziemią. Pokoje, więzienia. Na pewno to są. Poczekaj, tam jest ten. Na pewno to są jakieś. To jest ciekawe, czy tam się uda wejść. Bo naprawdę ciekawie to wygląda. Może jest obejście z tamtej strony, zobaczymy.
niestety. Tutaj mamy już koniec. Dobra. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda na samym końcu. A my szukamy dalej tego miejsca. I widzimy się za chwilę. Dobra, już wiem, co jest za tymi drzwiami metalowymi. Ale jest ciemno, co? Jesteśmy po drugiej stronie tych drzwi metalowych. I patrz. O kurczę. Jest, co? Klimat. O, czekaj. Tu są jakieś malowidła. Puste pomieszczenia. Proszę Państwa, doszliśmy do miejsca, gdzie znajduje się właz. Właz i ciekawe, czy to było wyjście ewakuacyjne, czy całkiem u góry było jakieś działo. Nie mam pojęcia. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, napiszcie w komentarzach. Co? Pusto? Pusto. To bardziej dziwne, to są te chyba, nie? Strony takie, wiesz, przeciw... bombowa. Powiem, takich stronów też nie widziałem. Boisz się tam wejść? Nie. Proszę Państwa, mamy a nie, my tu byliśmy. Dobra, co? To stąd wyszliśmy. Słuchaj. Tu jest jeszcze jakieś zejście na dół, jakiś tunel, także...
Zobaczymy. Oczywiście. Tam prawdopodobnie znajduje się jedno stanowisko, właśnie gdzie mogła stać jedna z tych armat. Ale nie jestem pewny. Dobra, żeby was nie kłamać. Spójrzcie. Mamy kolejne zejście całkiem na dół. Zobaczymy, dokąd nas to poprowadzi. Widzimy się na drugim końcu. Wiesz, takie fajne kolory idą, nie? Żółte, nie żółte. Fajna tareczka przebija. Taka przebitka. Mamy to! Yes! Tu chyba mamy jakiś garaż. Chyba nie ma sensu tam wchodzić dalej. A więc tak, moi drodzy, w tym miejscu kończyłaby się nasza eksploracja tego fortu 11 imienia Stefana Batorego. Mam nadzieję, że eksploracja wam się podobała. Jak ci się podoba obiekt? Bardzo piękny obiekt, tylko szkoda, że też już tak zaniedbany. Dokładnie. Odnośnie tego miejsca były jakiekolwiek plany. Obiekt podobno jest w rękach prywatnych, ale jak widzicie, jest mało zabezpieczony. Schodzą się tutaj ludzie różnego pokroju, wandale, pijacy, złodzieje. Ale dzięki temu my również możemy zwiedzić ten obiekt. Także co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę, zostawicie jakiś komentarz, subskrypcję. A my lecimy z Damianem na kolejną eksplorację. Trzymajcie się, cześć!